Ale nie ma w tej grupie, co mnie zaskoczyło, żadnej osoby, którą byśmy znali. To prawda. Paweł Kukiz miał tę, czy ma tę ogromną przewagę, że wszyscy go znają. No, kto nie zna Kukiza, to go nie ma, prawda? Od dziecka. A tu? To jest, kto jest twarzą tego? Nie ma twarzy, to znaczy razem powstało... Czyli to jest Podemos, taki ruch bez twarzy? Podemos akurat miał jedną wyrazistą twarz. Tak, Iglesiasa. No tak, ale zasada była, że nie mamy twarzy. Tak? Znaczy to nie jest tak, że jakby nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że zupełnie nie mamy twarzy. Pewnie w pewnym momencie jakby wytworzą się jakieś twarze razem, które będą reprezentować. Chodzi o to, że po pierwsze to musi być proces demokratyczny, bo całe razem powstało w sposób bardzo demokratyczny. To jest tak, że na przykład do programu, który przyjęliśmy na kongresie w nie ten weekend, tylko jeszcze wcześniejszy, udało nam się przyjąć 140 poprawek i wypracować w sposób najbardziej demokratyczny, najbardziej horyzontalny program dla całej partii. I wydaje mi się, że właśnie przez to, że nie mamy tych twarzy, które są zgrane, które są skompromitowane, które wielokrotnie udowodniły, że nie mają nic wspólnego z ideami, które próbują czasami podnosić, ludzie nam trochę zaufali i to było widać właśnie na kongresie, kiedy okazało się, że ogłosiliśmy listę nazwisk członków zarządu i członkiń zarządu. Okazało się, że ludzie zaczęli się zapisywać. Naprawdę mieliśmy taki skok właśnie w zgłoszeniach. Tak samo było, jeżeli w chwili, w której pokazały się nazwiska osób z Rady Krajowej. To jest tak, że ludzie już mają tego dosyć. Oni nie chcą robić polityki pod kolejnym politykiem, który za chwilę ich zawiedzie. To jest tak, że ludzie z jednej strony bardzo się obawiali, trudno im było nam zaufać w tym sensie, że cały czas się obawiali, że z tyłu wyskoczy jakiś Kalisz albo Hartman albo Środa i oni raz jeszcze zostaną oszukani. I stąd ten nagły napływ w momencie, w którym pokazaliśmy, że tego tym razem nie ma. A druga rzecz jest to, że naprawdę już mamy 3000 zgłoszeń, już 1000 osób się zapisało. Jest ogromny entuzjazm i ruch, który wynika właśnie z tego, że coś robione jest inaczej, że te oczywistości polskiej polityki zostają przełamane i ludzie czują się realnie upodmiotowieni. To jest najczęstsze hasło, najczęstsze to, co najczęściej słyszymy na spotkaniach z nowymi osobami, to jest to, nie miałem na kogo głosować, więc postanowiłem się zaangażować, żeby samemu sobie tą alternatywę wypracować. No i najkrócej taka jest idea.